Rozpoczynamy znowu pierwszy stage. I tutaj jest fał, znowu wpływa na opóźnienie trochę. Mam nadzieję, że to tylko nie umie. No. Nie, po prostu ostatnio mi internet trochę szwankuje i chciałem się upewnić, czy to nie jest jakiś prank znowu z mojego internet providera. No. Internet ci pranka robi? Tak. No, zdać. Chillera SV utopia? Dokładnie Kutek. Chillera SV utopia. No, są cztery FC, póki co jest dobrze. No, bardzo ładna akurację czy Marfok. No, bardzo dobrze. Ładnie mu wychodzi. Oj, zmisował. Również też Rekon zmisował. Trzeba przyznać, że Mistrz też trzyma bardzo fajne akurację. Anasto tuż za nim. Niestety Anasto stracił na PC, ale full combo trzyma. No, niestety Mistrz już nie. Zdarza się. Tutaj Dirty Maru, informatyk. Sam tłumaczy. Tak jest w szkodzie i tego nie dotykaj. No trudno. Nie będziemy dotykać w takim razie, panie Dirty Maru. Ciekawe, jak długo będzie w stanie Anasto utrzymać te FC z dosyć low ACC FC. O, kolejny mist. O, Arfug wysawał, że trzeba z to combo. Mistrz ale każdy chciał nas trzyma. O, a nas to poradził sobie z tym partem. No, że będzie to ACC combo. Ja w ogóle zapomniałem, Arki, że ty komentujesz, gdy ty byłeś. No, no nie wiem, nie. Chwilę. O nie, Arfug akurat dostał freezer na dosyć... A was to FC poniżej Eski, no to jednak to byłoby ciekawe, nie powiem. Jeśli faktycznie to FC się utrzyma. To będzie super ciekawe. No. Ciekawy smaczek. Ale ten turniej jest cały niespodzianek, więc nie zdziwiłby się, gdyby tak coś się zdarzyło. No i no, wyrzekam. No i jednak nie no. To coś bywa. By było low ACC FC. Warfog taki shitness. Pewnie freeze, bardzo możliwe, że to był freeze. No, bo chyba Elena też puścił. No. A z tego, co mi mówił, tak bardzo prywatnie i w sekrecie, to niedługo będzie można się pozbyć freeze'ów. Całkiem blisko. No, no, no i wszyscy gracze poprawili swoje wyniki oprócz Rekona, więc nie jest... To w sumie jest niespodzianka. Dobrze.